Podczas wczorajszej konferencji premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zamknięcie cmentarzy. Od kilku czy kilkunastu dni pytacie nas, co z Dniem Wszystkich Świętych. I tutaj analizowaliśmy ten problem bardzo dokładnie. I podjęliśmy decyzję, że zarówno Dzień poprzedzający Wszystkich Świętych, jak i Dzień Wszystkich Świętych, a także Dzień Zaduszny, to będą dni. W w czasie, których cmentarze będą zamknięte. A więc sobota, niedziela, poniedziałek cmentarze będą zamknięte. Premier Mateusz Morawiecki wczoraj około godziny 16 powiedział, że cmentarze będą otwarte jeszcze przez 8 godzin i zostaną zamknięte na 3 dni. Co w takim wypadku zrobili ludzie? Oczywiście, ruszyli na cmentarze. Nie chcemy Prowadzić do zwiększenia ryzyka na skutek tego, że w, na cmentarzach, w środkach komunikacji publicznej, przed cmentarzami, gromadzić się będą duże grupy osób. Na cmentarzach, w środkach komunikacji publicznej, przed cmentarzami, zaczęli gromadzić się ludzie. Stało się dokładnie to, czego premier Mateusz Morawiecki chciał uniknąć. Brawo! Czekaliśmy z tą decyzją, ponieważ cały czas żyliśmy tą nadzieją, że. Ta liczba zachorowań będzie przynajmniej chociaż trochę malała, ale ona dzisiaj jest znowu większa niż wczoraj, wczoraj była większa niż przedwczoraj. Koncentrujemy się na tym, żeby zapewnić stabilność, żeby wrócić do jeszcze jak najlepszej przewidywalności zachorowań, bo to ona jest tą główną determinantą potem liczby miejsc w szpitalach, no i tego najsmutniejszego czynnika pandemii, czyli zgonów. Ale przecież było wiadomo, że przed weekendem będzie wzrost zachorowań. Oto statystyki zachorowań na COVID w Polsce w ciągu ostatniego miesiąca. Okazuje się, że zawsze w czasie weekendu dochodziło do zmniejszenia liczby zachorowań. Znaczące zwiększenie zachorowań mogliśmy obserwować mniej więcej od wtorku. Kiedy pandemia wywraca naszą rzeczywistość do góry nogami, to musimy planować. Nie tylko to, co wydaje nam się najważniejsze, najbliższych parę dni, ale także myśleć o tym, co za tydzień, co za miesiąc, myśleć o tym, żeby święta Bożego Narodzenia mogły być spędzone rodzinnie. Problem polega na tym, że rząd nie potrafi dosłownie nic przewidzieć. Notujemy wzrost zachorowań od połowy września, a dramatyczny wzrost jest widoczny od początku października. Jak można było pomyśleć, że nagle z nie wiadomo jakich przyczyn przy wielotysięcznych protestach zachorowania zaczną magicznie spadać? Co ci ludzie mają w głowach? Dzisiaj nasz apel przyjmuje formę alarmu. Alarmu i instrukcji dyspozycji bardzo bardzo mocnej żeby seniorzy pozostali w domu żeby przez co najmniej najbliższe dwa tygodnie wszyscy z państwa którzy mogą zostać w domu nie muszą w ogóle udawać się na zakupy czy gdzieś w celach bytowych żeby pozostali po prostu w domach korpus solidarnościowy korpus wsparcia seniorów ma służyć tym którzy się zgłoszą numer telefonu Podany po to, żeby pomóc zrobić zakupy, jeśli rodzina nie może, jeżeli bliscy nie mogą wesprzeć. Ten apel i alarm już dawno zostały zapisane w rozporządzeniu, w którym mamy zakaz przemieszczania się dla seniorów z trzema wyjątkami wykonywania czynności zawodowych lub służbowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych. Najprawdopodobniej za złamanie przepisów rozporządzenia seniorzy będą musieli się liczyć z mandatami. Podobnie jak można było dostać mandat za brak maseczki. Powiecie, że można się odwołać i sąd anuluje mandat. Rzeczywiście w przypadku mandatów za maseczki to działało. Problem polega na tym, że seniorzy raczej nie mają głowy do takich rzeczy. Ostatnia sprawa to osoby zarabiające na sprzedaży zniczy czy kwiatów, których bardzo często w okolicach 1 listopada mogliśmy spotkać przed cmentarzami. Przez zamknięcie cmentarzy z dnia na dzień ci ludzie nie dość, że nie zarobią, to jeszcze zostaną z całym towarem na lodzie. Wiązanki z żywych kwiatów przepadną, a rząd najwyraźniej tego nie przewidział. Co za zaskoczenie! Na konferencji mowy nie było o tych przedsiębiorcach, a niedługo po konferencji premier zamieścił takiego tweeta. W związku z decyzją dotyczącą zamknięcia cmentarzy na najbliższe trzy dni zostanie przygotowane wsparcie dla handlowców, którzy wykażą straty z tego powodu. Szczegóły będą zaprezentowane. W przyszłym tygodniu. Premier zamyka cmentarze, sprawia, że wielu przedsiębiorców straci kupę pieniędzy. I o ewentualnej pomocy dla nich informuje na Twitterze, a nie podczas konferencji. Przecież to jest kpina. To wygląda trochę tak, jakby premier i rząd w ogóle nie zauważył problemu i ktoś z otoczenia premiera zobaczył burzę na Twitterze w tej sprawie i powiedział: Hej, Mati, jacyś ludzie handlujący z niczami stracą kupę hajsu przez te nasze zamknięcie cmentarzy. Może może jednak coś zrobimy, co może, może im coś damy. No i proszę, sprawa załatwiona. Przy okazji na Twitterze pojawiła się podpowiedź dla rządzących, co i kiedy mogą jeszcze zamknąć. Jakie branże jeszcze zaskoczyć, krótka instrukcja. Zakaz sprzedaży choinek w grudniu. Zakaz sprzedaży fajerwerków przed sylwestrem. Zamknięcie kwiatarni na Dzień Kobiet zamknięcie cukierni w tłusty czwartek. Najgorsze jest jednak to, że rząd od tygodni prosił, żeby obywatele wcześniej odwiedzali groby i właśnie dzień przed albo dzień po wszystkich świętych przychodzili po prostu, żeby się nad grobami bliskich pomodlić. Z tego, co widziałem po parkingu przy cmentarzu w Szczecinku, ludzie rzeczywiście wcześniej zaczęli przynosić na groby znicze czy wiązanki. Prawdopodobnie wszystko by się udało, a tak wyszło na to, że na cmentarz nie można pójść, handlarze nie zarobią, ale za to wielotysięczna demonstracja w samym środku Warszawy jest jak najbardziej okej. Okay. Pozostaje pytanie, ile jeszcze potrwa ten cyrk? Niestety nie mam dla Was zbyt dobrych wiadomości. Szanowni Państwo, to jest to nasze też światło nadziei. Musimy dotrwać do tego czasu, kiedy ta szczepionka będzie i ona przynajmniej częściowo nas ochroni. A więc listopad przed nami, pierwsze trzy dni, koniec października i pierwsze dwa dni listopada. Zostajemy w domach. Obniżamy w kolejnych tygodniach poziom zachorowań. Obniżmy też temperaturę sporu, bo to pozwoli właśnie obniżyć poziom zachorowań. Grudzień, mam nadzieję przed świętami będziemy mogli już może nawet w końcu listopada jeżeli scenariusz będzie dobry odmrażać te niektóre branże które dzisiaj są zamknięte a styczeń jak komisja europejska poinformowała może być już ta pierwsza szczepionka do której wejściówkę Polska w czerwcu, w lipcu, w stosownym czasie wykupiła. Ciekawe, na ile ta szczepionka będzie przetestowana, skuteczna i bezpieczna, bo wyprodukowanie dobrej szczepionki w mniej niż rok to w sumie cud. Według mnie będziemy się bujać jeszcze z tym wirusem przynajmniej do kwietnia. Jak to wszystko wytrzymamy? Jak wytrzymają to pracownicy i pracodawcy? Nie mam bladego pojęcia. Co myślicie o zamknięciu cmentarzy na 1 listopada? Czy zwiększenie zakażeń na okres Wszystkich Świętych był do przewidzenia? Czy rząd wie co robi? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, like, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku. I do zobaczenia wkrótce.